Witajcie kochani! Wielu już z Was widziało nową ramówkę programu Top Model i bardzo się cieszę, że otrzymałam tak wielkie wsparcie od Was. To było dla mnie naprawdę bardzo stresujące, ale cieszę się, że mam tak wspaniałych widzów, którzy mnie po pierwsze wypatrzyli, po drugie dodali otuchy i wiecie dobrze, po co ja tam byłam, w jakim celu i co chciałam udowodnić. Jak to się wszystko potoczy, będziecie musieli śledzić odcinki, więc ja na temat Top Model zbytnio teraz nie będę mówić. Oczywiście zrobię osobne wideo, obiecuję i powiem Wam mniej więcej, jak to wyglądało, dlaczego ja tam byłam, jak to wszystko wyglądało. I będziecie mogli poznać szczegóły mojego pobytu właśnie na tych castingach. No ale dobrze, ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć też troszeczkę na temat, ponieważ dużo mnie kosztowało wystąpienie właśnie w tym programie. Tym bardziej, że konkurencja była naprawdę mocna. Przede wszystkim była bardzo chuda. I niestety ja wyróżniałam się spośród wszystkich przepięknych, szczupłych dziewcząt. No ale no nic, powtarzałam sobie w głowie, dasz radę. Jesteś tam dla krągłości, dlatego żeby udowodnić ludziom, jak wspaniałe i piękne potrafią być kobiety o krąglejszych kształtach. Tak naprawdę większość społeczeństwa, naszego społeczeństwa, to niestety nie są idealne figury. Owszem, mamy przepiękne kobiety, to już zresztą cały świat o tym wie, że Polki są najpiękniejsze. I tak jak, no niestety, żywienie mamy różne, a i figury mamy też różne, więc nie ma idealnych sylwetek. Oczywiście są dziewczyny, które tak naprawdę dzięki genom, dzięki super przemianie materii są szczupłe i mogą się pokazywać właśnie bez żadnych ogródek w takich programach. I właśnie po to są takie programy. Tylko, że ja na przykład chciałam bardzo udowodnić to, żeby troszeczkę zmienić coś w naszym społeczeństwie, żeby mieć spojrzenie troszeczkę inne na wybiegi, na świat mody, na świat zdjęć, fotografii, modelingu, wszystkiego razem wziętych. No dobrze, tak czy inaczej, tak, chciałabym powiedzieć o kobietach, które gdzieś zgubiły swoją pewność siebie. Jak wiecie, wy znacie mnie już od 2-3 lat, odkąd jestem na YouTubie, a to już jest dość długo. I nie wiem, czy pamiętacie moje pierwsze filmiki, kiedy ja pokazywałam Wam, że jestem pewna siebie, ale no niestety tak nie do końca było. Ogólnie całe życie byłam zakompleksiona. Miałam problemy skórne, a to było zupełnie skóry. To nie jest jakaś tam błaha wysypka na nie wiem, na łokciu czy na kolanie, tylko były to naprawdę duże zmiany skórne, co sprawiło, że stałam się nieśmiała, stałam się zakompleksiona i wstydziłam się swojego ciała i nie chciałam zbytnio eksponować go przed ludźmi. Później doszły dodatkowe kilogramy. Oczywiście atopowe zapalenie skóry jako tako się zaleczyło, już w tym momencie nie widać w ogóle, że kiedykolwiek miałam jakiekolwiek problemy. Ale niestety doszły dodatkowe kilogramy. No, dlaczego? No, kocham jeść. Nie oszukujmy się. I ilekolwiek diet nie próbowałam, to nie wychodziło. Chociaż tak naprawdę wiecie co, nie wiem, czy to będzie puszczone w telewizji, ale pewna osoba, ważna osoba, którą dobrze znacie, zadała mi pytanie, dlaczego ty się nie schudniesz, skoro chcesz być modelką, dlaczego nie schudniesz? A ja powiedziałam, że no cóż, schudnąć może każda może pójść na drastyczną dietę, wymęczyć się przez te kilka miesięcy i być naprawdę patyczakiem, ale nie każda potrafi z uśmiechem chodzić ze swoimi nadmiernymi kilogramami. Nie każda potrafi eksponować to, co jest w niej najpiękniejsze. Więc ja na przykład pokonałam bardzo długą drogę do tego, żeby pokochać siebie. Naprawdę czasem wydawało się, że to jest naprawdę ciężkie. Bardziej, że ja miałam takie, wymyśliłam sobie takie swoje sposoby, jak poradzić sobie z samą oceną. Więc wystawiałam się na przykład przed lustrem, patrzyłam na swoje ciało, gdzie rzadko, naprawdę rzadko to robiłam. Po prostu od razu spod prysznica ubierałam ręcznik i wychodziłam, nie patrząc w lustro. Teraz człowiek potrzebuje troszeczkę bardziej, głębiej się zastanowić nad swoją osobą, nad swoim ciałem i bardzo chętnie Wam i serdecznie polecam to, żebyście ustały przed swoim lustrem, spojrzały na siebie, zdjęły co tam trzeba i zobaczyły i powiedziały sobie nawet na głos, niech tam słyszą czy nie słyszą, że jesteś piękna, jesteś wyjątkowa, spójrz na swoje ciało i pokażcie swoje najpiękniejsze cechy w lustrze. No i cóż,
Cieszcie się tym, że jesteście takie, a nie inne. Musicie zobaczyć, dostrzec swoje najpiękniejsze strony. Chociaż to nie jest łatwo. Ja pamiętam, ile nerwów człowieka kosztuje o takich kształtach, jak ja mam, kiedy idzie do jakiejśkolwiek sieciówki i bierze pierwszą lepszą rzecz z brzegu, która jest przepiękna, Boże, już sobie człowiek wyobraża, jak ja cudownie będę w niej wyglądać. Włosy rozwiane, piękna sukienka, co? Chodzisz do przymierzalni, a tu co? Albo się sukienka zatrzymuje na udach, albo przypadkiem nie wchodzi przez górę, więc szlak trafia. Niestety jeszcze lustra, które są w przymierzalniach, tak oświetlają twój celulit, że jest tak wyjątkowo głęboki, że pierwsze co chcesz zrobić to ubrać się, spakować te swoje rzeczy, kupić ewentualnie getry, bo w nich jest zawsze wygodnie i pójść sobie na kawę i powiedzieć nie. Tak nie może być. Więc ja już nieraz to przerabiałam. Ja już nieraz mnie szlak trafiał. Nieraz mnie szlak trafiał, jak poszłam mierzyć bieliznę do Triumfa. Przepiękna bielizna, no ale gdzie na tyce cokolwiek wejdzie? Tutaj, ledwo tutaj, tu wystaje, tu wystaje. Słuchajcie, to jest naprawdę ciężka sprawa. Dziewczyny, które mają jakąkolwiek sylwetkę, rozmiar S, M, to nie wiedzą, o co chodzi. Chociaż wiadomo, tak jak już mówiłam, Polki mają bardzo fikuśne figury. Rzadko się zdarza, żeby wszystkie były mniej więcej takie same. Niektóre mają większe biodra, drugie biust, ramiona. Tak więc zresztą same wiecie po swoich koleżankach. Ja na przykład studiuję w szkole, gdzie jest mniej więcej 90 dziewczyn na roku. Każda jest inna. Pamiętam, jaki stres był, kiedy miałyśmy zajęcia z odnowy biologicznej lub kosmetologii i musiałyśmy się rozebrać. Do stanika, czy do samych majteczek takich, wiecie, kosmetycznych, które się stosuje w gabinetach odnowy biologicznej. I ja pamiętam, jaki stres był dla każdej z nas. I po prostu my już myśleliśmy, idziemy na bagary, nie będziemy chodziły na te zajęcia. Ja się wstydzę. I mówiły to dziewczyny przepiękne, o cudownych figurach. I ja mówię, Boże, skoro taka laska mówi, że ona się wstydzi, mimo że potem już teraz, wiadomo, masujemy się, widzimy swoje ciała i widzę, że tak naprawdę żadna z nich nie powinna mieć jakichkolwiek kompleksów, to ja mówię, jak to głęboko musi siedzieć w psychice, że kobieta po prostu nie lubi siebie. A właśnie tak nie powinno być, bo na przykład mężczyźni zupełnie inaczej na nas patrzą. Oni nie widzą jakichś takich, oni widzą może grubsza, chudsza, ale nie widzą, że na przykład, o Boże, tutaj mi celulit, a tutaj mam fałdkę. Oni tego nie widzą, więc, ale wiem, że my jesteśmy bardziej skoncentrowane na tym, że chcemy wyglądać pięknie. A dlaczego? Dlatego, że non stop w mediach, w gazetach i wszędzie jest promowane idealne ciało, co mi się strasznie nie podoba. Dobrze, że już mniej więcej w niektórych gazetach pojawiają się kolekcje Size Plus, jakie dziewczyny, kobiety na wybiegach są o większych kształtach. Tym bardziej, że już zaczęłam się bardziej interesować modelingiem Size Plus, może tak powiem. I naprawdę widziałam przepiękne, większe kobiety. Mają w sobie tyle seksapilu, tyle wdzięku. I tak naprawdę patrzysz na nie, niby widzisz, że jest większa kobieta, ale jest tak przepiękna, jest tak urocza, że tak nie wyobrażasz sobie, jakby to wyglądało, jakby ona była chuda. I tak nieraz już mi osoby mówi, Marzena, daj spokój, ty wyglądasz dobrze, ty nie wyglądasz na swoje kilogramy i ty jesteś właśnie ubita i ty byś źle wyglądała, jakbyś była chuda. Wiadomo, takie słowa nie działają na nas, bo każda by chciała być idealna. Chciałaby latać sobie w bikini, biegać jak w słonecznym patrolu, żeby tylko jędrne piersi tam, wiecie, co robiły. Ale no tak nie jest, to jest życie, to jest rzeczywistość. Wiadomo, każdy może zrobić wszystko w kierunku idealnego ciała. Nie każdemu to wychodzi. Możecie ćwiczyć codziennie, możecie wylewać siódme poty, ale tak naprawdę są osoby z temperamentem takim, że po prostu z charakterem takim, że nie chcą ćwiczyć, nie będą ćwiczyć i tak naprawdę muszą, jedyne co zrobić, jedyne dla nich wyjście to jest zaakceptować siebie. Ja nie mówię, że o tak, kocham ciebie, idę po hamburgera i frytki i jeszcze Coca-Colę, ale nie diet. Tak więc to nie o to chodzi. Chodzi o samą akceptację, żeby pokazywać najpiękniejsze swoje strony i żeby wiedzieć, że tak naprawdę jeżeli my będziemy siebie kochać, to każdy z nas będzie kochał. I to jest bardzo trudna miłość, ponieważ ja swojej miłości uczę się 25 lat i to jest naprawdę długo. I myślę, że jeszcze kolejne 25 lat minie, zanim powiem szczerze, Marzena, jesteś no, cokolwiek to oznacza. Naprawdę, dużo minie, żeby się
bardzo bogacie. Na przykład mam ciocię Ewę, która jest już bardzo dojrzałą kobietką i powiem wam szczerze, że zazdroszczę jej tego, jaka ona jest pewna siebie, jak potrafi stanąć przed lustrem i powiedzieć: Ewka, jesteś super babka, tak trzymaj. Nie ma rzeczy strasznych i wszystko jest dla nas, wszystko możemy zrobić. I trochę się rozgadałam o niczym, ale chciałabym wam powiedzieć, jak ciężko i jak warto jest walczyć o siebie, o swoją miłość i o swoje ciało. I jak bardzo wam tego życzę, żeby każda dziewczyna, która ma krąglejsze kształty, żeby coś zmieniła w sobie, żeby na przykład zrobiła sobie nową fryzurę, żeby się zaczęła malować, bardziej eksponować swoje ciało. Ja z chęcią na wszystkie wasze jakieś problemy, czy kłopoty, czy jakieś smutki z chęcią odpiszę. Jeżeli macie taki pomysł, problem, to piszcie do mnie. Ja z chęcią takie coś przeczytam, doradzę wam, ponieważ im nas więcej, tym lepiej. Ja z chęcią bym też zorganizowała dla was jakieś spotkanie, takie, żeby trochę się powspierać, ale myślę, że to będzie wkrótce. Niech się troszeczkę cieplej zrobi, to może coś zorganizujemy. Tak więc, kochani, jeszcze jedną rzecz chciałam wam powiedzieć, ponieważ co sprawi, żebyście się pokochały? Ja na przykład miałam bardzo duży problem ze swoją nagością, ale to pewnie nie nowość dla wielu krągłych dziewczyn, że nie lubimy swojego ciała. I jedyny super sposób, jaki ostatnio się wydarzył, to sesja zdjęciowa. Wiadomo, każda sesja zdjęciowa jest nowym naszym doświadczeniem. Możemy spojrzeć z perspektywy osoby jakby trzeciej na własną osobę. Czyli jeżeli pozujemy, to przede wszystkim zdjęcia to jest cudowna sprawa. Człowiek ma tyle frajdy ze zdjęciami, z pozami i w ogóle. Nawet jak ktoś nie jest profesjonalną modelką, tak jak ja, bardzo lubię się bawić właśnie przed obiektywem z osobą, przy której dobrze się czuję, ponieważ wiadomo, fotograf fotografowi nierówny. Ja akurat fotografuję najczęściej Marta, zmalowana. I przy tym się naprawdę świetnie bawimy. I ostatnio wymyśliłyśmy, jakby to zrobić, żeby moja samoocena jeszcze bardziej wzrosła. Więc wymyśliłyśmy zdjęcia w bieliźnie. Wiadomo, jestem nieśmiałą osobą, trochę nieśmiałą w sensie eksponowania swojego ciała, ale skoro zrobiłam już jeden naprawdę ogromny krok, żeby wyjść w bieliźnie przed całą Polską po wybiegu, żeby każdy mógł dokładnie to zobaczyć moją figurę i mój celulit i tak naprawdę pokazałam się z każdej strony, to stwierdziłam, że mogę też sobie pozwolić na sesję zdjęciową właśnie w podobnej bieliźnie. To jest bielizna jednoczęściowa, która bardzo dużo zakrywa, jednocześnie nadaje charakter sesji takiej dość interesującej. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć nasze dzieło, jak to wszystko wyszło i jaki jest super sposób na to, żeby się pokochać, żeby pokochać swoje ciało, to oczywiście polecam wam wszelaką sesję zdjęciową, a póki co zapraszam na mojego bloga, na którym znajdziecie więcej zdjęć właśnie na temat pokochać swoje ciało. Więc życzę wam tego z całego serca. Bądźcie piękne, wierzcie w swoje piękno, uśmiechajcie się do ludzi, ponieważ tak naprawdę twarz jest najważniejszym elementem naszego ciała. Jeżeli utrzymujecie kontakt wzrokowy z ludźmi i uśmiechacie się, jesteście dla ludzi życzliwi, to jest największe piękno. Tak mi się wydaje. Ja wiem to po sobie. Wiem, jak ludzie mnie odbierają, czy w aptece, czy na ulicach. Jak tylko rozmawiam z ludźmi, to wiem, że oni nie patrzą na tę moją szeroką a la Kim Kardashian pupę. Więc jest coraz lepiej. Idzie wiosna zresztą. Człowiek od razu ma więcej życia. Więc życzę wam samych pozytywnych emocji. Trzymajcie się ciepło i bądźcie piękne i wierzcie w siebie. Buźki.